Niewygodna prawda o zamknięciu Arken Austin i Tango Gameworks. My też jesteśmy winni. To jest ciekawa sprawa, bo gadaliśmy o tym niedawno, że o ile jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Microsoft powiedział: Basta, starczy, wydaliśmy wystarczająco pieniędzy na was, a wy zrobiliście taki syf jak ten Redfall cały. Zamykamy to. Trudno, ludzie będą płakać, ale za chwilę i tak zapomną, bo tak działają konsumenci w dzisiejszych czasach że szybciej oni zapomną, niż oni by mieli się starać naprawić grę, która wyszła w tak opłakanym stanie i tak od podstawy tak naprawdę była zepsuta. Ale zastanawiające jest to, że twórcy naprawdę dobrych gier, które odniosły nie tylko sukcesy monetarne, ale też sukcesy pod względem nominacji do nagród. High fi Rush, czy chociażby ten um, Tokyo Nightwire, czy jak to tam się nazywa, czy Evil Within, gry, które są mi bardzo bliskie, bo to jest taki... Może i bazarowy Resident Evil, ale nadal na tyle dobrze zrobiony, że bardzo dobrze wspominam te gierki. I studio odpowiedzialne za te tytuły również zostało zamknięte w cholerę. I zobaczymy co Arkadikus, Arkabikdikus! Mano powiedzenie na ten temat, jakie tutaj mm, nowinki nam przedstawi w tym temacie. No dopiero co niebieski obóz zaczął lizać rany po ostatniej aferze, a tu nagle zielony obóz zechciał przypomnieć się graczom, krzycząc głośno, halo, tu jestem, czemu nikt o mnie nie mówi? Microsoft zabawił się w takiego żniwiarza firm, za którego to do tej pory uważało się EA. 8 maja gruchnęła wiadomość, że Microsoft wyciągnął gilotynę i totalnie przerzedził pod studia Bethesdy. Microsoft jednogłośnie kojarzy mi się z taką naiwnością gamingu. Posiadanie gier nie jest potrzebne, wystarczy Game Pass. Po co komu ekskluzywne tytuły? A jednak jakoś nadal nie czuję, aby spod szyldu, zielonego szyldu Microsoftu wydany został jakiś taki totalny, wielki banger, w którym, no, jakie by Sony nie było ostatnio, powiedziałbym, że no teraz to ja nie potrzebuję niebieskiej konsoli. Ale jeśli mam być szczery, to i tak jest lepiej niż było, bo jeszcze niedawno zielona konsola i Microsoft kojarzyło mi się z takimi niespełnionymi obietnicami, skasowanymi grami. Pamiętacie Scalebound? Gra, która miała pogromić gaming, pokazać siłę Xboxa, by potem ją sobie po prostu skasować. Hehe, <laughs> taki no żarcik. So that was a, fucking a takie peany, takie peany były. Piane na temat tego, żeby Tesda została kupiona przez Microsoft. Teraz to będzie Phil Spencer, wszystko naprawi. No i kto wie, może właśnie naprawia, ale ta naprawa niekoniecznie może być taka, jakiej wy niektórzy chcecie. You should have gone for the head. Na fila Spencera wylała się fala żalu, zarówno ludzi z branży, jak i po prostu komentujących tę sprawę, graczy, i jeszcze nie komentując samej sprawy, no kto się musiał wychylić przed szereg broniąc biednego, zarabiającego miliony rocznie fila Spencera, który wszak te decyzje podpisał? No oczywiście ten, który kompletnie k odleciał w chmury jakiś czas temu, twierdząc, że byłoby świetnie, gdyby można było dawać napiwki deweloperom gier. Czyli Mike i Bara. Chłopaki, no przestańcie, te zwolnienia musiały tak samo boleć Fila Spencera, tak samo jak i tych zwolnionych, no bo to jest dobry człowiek. No wiadomo, on, on tylko podjął decyzję o zwolnieniach. To z racji, że on zwalnia, to obciąże go tak samo psychicznie, jak i życiowo, jak i osoba, która jest zwolniona. <grym> KORPO to jest stan umysłu, naprawdę, to jest stan umysłu, niezależnie od tego, czy to jest gaming, czy nie gaming, to, to są tak zrogowaciałe, degrengolada tam się tak toczy w korpostrukturach. Oni autentycznie wierzą w to, oni autentycznie wierzą w to, w to, co gadają. Żeby takie gówno napisać na Twitterze, to już trzeba mieć naprawdę tupet. No i tak, już widzę, jak zarabiający te grube miliony CEO bardzo przejmuje się hejtem i jak bardzo przejmuje się losem zwolnionych osób. To tak jakby twierdzić, że Jeff Bezos biedny płacze w poduszkę za każdym razem, kiedy gdzieś zamyka się kolejny magazyn Amazona, zwalniając naraz nie wiem 800 czy 1000 osób. Ale wracając, najczęściej wymieniany mi z tych zamkniętych przez Microsoft Studios są trzy: Alpha Dog Games, Arcane Austin oraz Tango Gameworks. Alpha Dog Games jest mi kompletnie obojętne i nieznane, bo jedyne co zrobiło to Might Doom na mobilki. No ale w sumie i tak przykre jest, tak z ludzkiego poziomu, że studio założone w 2023 roku zostaje chlaśnięte gilotyną, w sumie no w pierwszej połowie roku 2024. Zdecydowanie większą sprawą jest zamknięcie zarówno Arcane, jak i Tango Gameworks. Arkane odpowiadało między innymi za. Ja tak z, z ciekawości chciałbym wiedzieć, jak potoczą się losy, w jakiej ilości osób zostały te zwolnienia wy, wystosowane i co się z nimi dalej stanie. To jestem ciekaw, właśnie jak potoczą się losy tych deweloperów. Czy nie okazałoby się tak, że zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, zostają po prostu przetransferowani do innych, większych? tworów pod parasolem Microsoftu, nie? Że to jest na zasadzie, o zamykamy twój departament, ale teraz będziesz pracował po prostu na innym stanowisku w tym departamencie, w, w, pod tą flagą i tyle, nie? Jak, jak bardzo twarde są te, te zwolnienia, czy rzeczywiście to tak wygląda, że wypierdzielasz i pamiętaj, żeby sobie cv wydrukować w drodze? Czy, czy to jest na zasadzie, że o dobra zwalniamy cię, ale tak naprawdę to cię zatrudniamy też w Innej firmie, bo sporo ich mają pod parasolem Microsoftu. świetnego Prejazd 2017 roku, jak i za Redfalla z poprzedniego roku, który, no, jaki był, taki był, no i nie był to jakiś ogromny sukces. Tango Gameworks, natomiast. To... Nie no, ogromny sukces to był Redfall. To była gra, która w pewnym momencie miała trzech graczy. Na całym świecie. Na całym świecie trzy osoby. Kurwica. No ja dzisiaj też jakoś nie posiedzę, ten, no, bo yy, też mam na dziewiątą rano tam spotkanie z tym, z, z, z doradcą hipotecznym, więc jest, jest jak jest, a później chyba jedziemy na plażę, żeby trochę bruma się wyszalała, więc aktywny jutro będzie dzień, więc jakoś dzisiaj nie mogę zarwać nocki czy coś takiego, ale nawet jak no, ja wolę oszczędzać energię na niedzielę jak ruszy ten serwer, to jednak w e bym sobie o wiele chętniej pograł trochę więcej, nie? No. Dziękuję bardzo Tena za 150 zł, oczywiście, bardzo dziękuję, doceniam, pozdrawiam. Odpowiada za takie tytuły jak The Evil Within, Ghostwire Tokyo czy Hi-Fi Rush. I o ile bra... To jest nie, no bo jeśli słyszałeś o Hi-Fi Rush, a nie grałeś, to znaczy, że się trochę interesujesz lub no interesujesz się generalnie gamingiem, no bo Hi-Fi Rush przecież było w multum, w całym multum, w każdej imprezie, jakiejś rozdawnictwie, nagród, za tam gry roku, bawty, nie bawty i tak dalej. To High Rush było jak jeden mąż zawsze nominowane w czymś związanym z audio. Gra, no, miała świetny audio design, ma świetny audio design, yy, bardzo dobrze wyegzekwowany soundtrack. I kurwa. I ledwo co, te nagrody zostały rozdane. I do widzenia. Żegnamy. Studio zamknięte. Obronienie tango Gameworks i zawód graczy tą decyzją. Nawet rozumiem, ta tak obrona Arcane totalnie mnie zadziwia, no bo. To pokazuje, jak można ludziom srać na rej totalnym gniotem, a oni i tak będą bronić danego dewelopera, bo łojej ku biedni deweloperze. I mamy argumenty w stylu: no, co prawda, Redfall z zeszłego roku okazało się kompletną porażką, ale przecież w 2017 roku te samo Arcane stworzyło świetnego pre. Co ty za, za argument w ogóle? Nie, no może, może i Blizzard Entertainment nie zrobił nic dobrego od 10-15 lat? Może, może, rżną wszystkich na highs, ale przecież 25 lat temu dał nam Diablo 2, dał nam Diablo 1, dał nam Warcrafty, dwójki, trójki, nie? To nie można ich krytykować przecież, bo kiedyś coś zrobili dobrego, a to, że robią teraz gówno, to nie szkodzi. I zaiste, może jestem kompletnym kretynem, ale co ma piernik do wiatraka, no zrozumieć nie mogę. 20 lat temu Blizzard stworzył świetnego Starcrafta, świetnego Warcrafta, jeszcze wcześniej świetne Diablo 1 i Diablo 2, potem World of Warcraft. Ale w zeszłym roku wysrało nam Diablo 4, a jeszcze wcześniej Warcraft 3 Reforged. To, że parę czy paranaście lat temu firma stworzyła świetne gry nie daje jakiejś takiej magicznej... Przepustki. ...przed tym, że kolejna ich gra no okaże się krapem, ale to się wtedy nic nie stanie. Microsoft ani jak to widzowie, jest ten to stwierdzenie, że jesteś tylko tyle wal, wart, ile twój ostatni mecz, czy ostatnia walka? Właśnie nie pamiętam w jakim kontekście to było mówione. Chyba w sztuk walki, że y, jesteś na tyle dobry, na ile twoja ostatnia walka, czy coś w tym stylu. Zda na sentymencie graczy na temat gry nie zarobią, a to są jednak firmy, a nie tak jak niektórzy by chcieli, miejskie ośrodki pomocy społecznej, nawet jeśli bardzo bogate. Ale no, czy ten Prej był faktycznie tak świetny? To jest nie, no nie zrozumcie mnie źle. <laughs> Technicznie, atmosferycznie i ba, nawet graficznie, no to była naprawdę świetna gra. Jest to jedna z lepszych gier w ogóle, moim zdaniem, a już szczególnie jeżeli chodzi o tamten okres. Została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków, jak i samych graczy. No tylko, że niestety nie było ich wielu. Prey, mimo ciepłego przyjęcia recenzentów i dobrych komentarzy od graczy, okazało się niestety sprzedażową porażką. Nigdy nie dostaliśmy oficjalnych statystyk, ale plotki głoszą, że początkowo w pierwszych. W paru tygodniach od premiery Prey sprzedało się w zaledwie około 250 tysiącach sztuk. Po około roku no, sprzedaż liczyło się w okolicach miliona 400 tysięcy sztuk, jednak większość tego sprzedana została w promocjach, blisko świąt, po obniżkach cen, no i tak dalej. No i wychodzi na to, że Prey mimo bycia dobrą grą sprzedała się cholernie marnie. I biorąc pod uwagę budżet gry AAA jakim Prey było, wychodzi na to, że no, mogła mieć problem nawet ze zwrotem kosztów. Nie wspominając już o zarobkach. Czyli jakiś smutny pan pod krawatem, zresztą bardzo słusznie, no bo jakby biznes jest biznes, przeanalizował sobie te najważniejsze dla nich statystyki i stwierdził, że no, żegnamy bardzo państwa. I nie dziwi mnie to, no, no jakby, no, oczywistością było to, że Redfall się nie zwrócił, że tam mnóstwo hajsu poszło w błoto. I lepszą strategią dla nich było po prostu zamknięcie tego studia w Pizdu i nie wiem, wrzucenie tego, nie wiem jak tam działają podatki, ale wrzucenie tego podatkowo w straty, sklejmowanie tego czy coś w tym stylu niż próby wyciągnięcia tego na prostą drogę. No a z tym prejem, no to też no, się okazuje, że wcale to nie był jakiś kasowy sukces, mimo że może tam zdobył jakąś pozytywną, pozytywną Pozytywny odbiór o pośród graczy, nie? Chociaż fakt faktem jest to post z Reddita, więc należy traktować to z pewnym przymrużeniem oka. Nie, nie, nie moi drodzy. To nie Phil Spencer nie docenił Prey. To wy nie doceniliście Prey swoim portfelem, swoją największą siłą głosu. I potem po tej dobrej grze, ale w failu sprzedażowym, po sześciu latach wychodzi Redfall, który no był nie tylko nastraniem na nas graczy, na nasze portfele, ale i patrząc na sukces gry Również i na firmę matkę, która przez 6 lat utrzymywała Arcane z taką kroplówką w postaci go... A trzeba też pamiętać, że Redfall miało, przynajmniej na polski rynek, bardzo dużą kampanię marketingową. Mnóstwo twórców było tam zapraszanych do jakiegoś tam studia, biura, chuj wie gdzie, tam w Warszawie czy coś w tym stylu. Były materiały sponsorowane przed premierą, wypuszczane, były NTA-ki podpisywane i tak dalej, i tak dalej. I tak to nic nie pomogło, bo gra była tak kurewsko słaba, że żaden marketing by tam po prostu tego nie wybronił. ...gotówki, no bo przecież Arkane potrafi robić dobre gry, no to być może się uda i wszyscy będą zadowoleni. No i mamy premierę, uff... No wy <grywki> się dziwicie, że Arkane... To i tak był hojny screenshot, z Arkadikus pokazał. Jakiś, nie wiem, kilka miesięcy temu gadaliśmy o Redfallu, ja wtedy na streamie sprawdziłem Steam Czarcy i było, że było tam pięć osób zalogowanych, nie? Do gierki na całym świecie. Spadło ze stołka? To co teraz, Microsoft? Tylko dlatego, że ma po prostu kasę, to miało na siłę trzymać studio, które nie zarobiło na dobrej grze, a potem 6 lat dłubało przy kolejnej, która okazała się największym krapem zeszłego roku? A czy wy, jako firma, wzięlibyście pracownika, zatrudnilibyście go, dali mu projekt na 6 lat, płacili mu przez ten czas pensję, utrzymywali go. Ten uwalił ten projekt, może nie pod kątem wykonawczym, ale sprzedażowym. Wszystko jedno. Dobra, okej, okay. dajecie mu drugą szansę znowu, płacicie mu pensję 6 lat, a op, on po sześciu latach. Tworzy tak przepotężne gówno, że zakrawa to wręcz na pewnego rodzaju dzieło sztuki. No i oczywiście nadal się nie sprzedaje. No co trzymalibyście go dalej? Nie. Niezależnie od tego, jak bardzo komunistyczne czy socjalistyczne poglądy byście mieli, nie trzymalibyście tego pracownika, bo dobrze się dysponuje cudzymi pieniążkami, ale własnymi to już tak trochę kurwa ciężej. Nieco bardziej rozumiem, ból graczy w związku z rozwiązaniem. Tango Gameworks. Oni, jakby nie patrzeć, nie mieli w sumie jakiejś wielkiej wtopy pokroju Red ale sprzedażowo też nie było to najlepsze. The Evil Within, dla mnie niszowa, dziwaczna, z pewnymi niedociągnięciami optymalizacyjnymi, ale wciąż oryginalna i ciekawa gra, sprzedała się całkiem nieźle. Pierwsza część sprzedała 4 miliony sztuk przez czas, kiedy to było liczone. Część druga, od jej premiery już nieco lat minęło, sprzedała się czterokrotnie gorzej. Pierwszy tydzień 200 tysięcy sztuk. Koniec końców, rzekomo le... A to ciekawe, bo Evil Within 2 uważam, że było o wiele lepsze od jedynki. Pod, zarówno pod względem mechanicznym, jak i storytellingu. No nie, tamte te losy tego Sebastiana. No i nie powiedziałbym, że, kurwa, no to była dziwaczna gierka, to był taki soapy Resident Evil. Bym tak to opisał, nie, jeśli chodzi o The Evil Within. Czyli y, bardziej odklejony, bardziej na taką delirkę nastawiony, Resident Evil, i z taką fabułką, która no, ma tą łezkę tam wydusić, nie? że jakaś tam smutna puenta musi być, nie? na temat kogoś się straciło, coś się ten, ten coś się poświęciło, coś w tym stylu, no, nie? gdzie w Residentach no, to najczęściej ten, zawsze tak naprawdę ten lub jest taki, że nie wiadomo o co chodzi, później walisz ze wszystkimi, a na końcu i tak wpada helikopter ambreli i i bomba jest rzucana. Ledwo przekroczyła 800 tysięcy sprzedanych kopii. Finansowo więc klapa. Ghostwire Tokyo z 2022 roku początkowo wydana na rok na PlayStation 5 i PC była znów odebrana nieźle, ale sprzedaż no była taka sobie. Patrząc na Steam Charts, no i 14-tysięczny all-time peak no nie świadczy o. Kurwa. kurwa, myślałem, że lepiej, ale Ghostwire Tokyo też nie było właśnie w jakimś Game Passie albo coś w tym deseń. To nie była jakaś gra bardziej na konsolę nastawiona? Tak jakoś mi się tak kojarzy. Mimo, że sama gra znów niczym The Evil Within była jedyna w swoim rodzaju. Była to wręcz dobra gra z unikalnym setupem, chociaż gameplayowo w pewnym momencie zaczynał się tam dla mnie dość masywny grind. I tutaj jest to tyle śmieszne, że twórcy chwalili się, że w grę zagrało już ponad 6 milionów graczy. Cóż za masywny sukces. Ale mówimy tutaj o tym wyniku po wrzuceniu gry w Game Passa. A to już nie jest ani sprzedaż, ani sukces, bo do takich milionów graczy. Jednakowo zalicza się kompletny Uberfan, który wyliże tę grę w całości w 100%. Jaki gość, który pobierze, odpali, uzna, łe, to nie dla mnie i wyłączy po dwóch minutach. No i wreszcie totalny niszczyciel od Tango Gameworks. Świetna gra, jedna z najlepszych gier 2023 roku, i mimo, że wyszła ona na początku 2023 roku, to od, do samego końca była jedną z najlepiej odbieranych gier. W komciach, na forach. Bo jeśli spojrzymy na statystyki... E, powiem tak, pamiętacie Forspoken? Tragedia, niedogotowany krab, totalnie niewarty. Bo i tak. Gra marna jak moja linia włosów, prawda? No, Forspoken Spoken to był totalnym bublem y, początku roku. A dobrze się zapowiadał. Ja nawet mówiłem, że no, ten Force Spoken, tak trochę się boję, że to będzie taka opowieść dla nastolatków, ale może zagram. Ale jak tylko zaczynały pojawiać się gameplay, to mówię, nope, to wygląda tragicznie. No to popatrzcie na jej statystyki. A teraz popatrzcie na statystyki genialnego, wspaniałego, doskonałego hi -Fi Rush. What the o kurwa! Ha! Sprawdźmy przykład ostatniego złotego strzału na Steamie. Manor Lords, tworzone przez jednego gracza. Na samym Steamie All Time ma 173 tysiące graczy. To znaczy, że minimum tyle graczy zapłaciło około stuwę za to, żeby zagrać. jasne, no, High Rush miało, o, 2 miliony graczy, no, w Game Passie, bo tam wylądowała od premiery. A nie bez powodu uważa się, że jak gra ląduje, nawet po czasie w Game Passie, to jest to często odbierane jako porażka danej gry, no, że sama się sprzedać nie potrafi. Znowu, to my zagłosowaliśmy portfelami... Ale gdzieś były jakieś statystyki, wczoraj sprawdziliśmy, jak o tym graliśmy, że High Fire chyba z 10 milionów zarobiło. Ale chyba nie na czysto, ale coś w tym stylu. Kurde, aż nie chcę mi się wierzyć, że gierka, która. To jest właśnie taki dysonans pomiędzy tymi nagrodami, gdzie tam gierki są nominowane. I to, że są nominowane, to wcale nie oznacza, że jakikolwiek sukces odniosły kasowy, no nie? Że to jest kompletnie dwie oddzielne działki, jedno nie wyklucza drugiego. Moi drodzy gracze? I nie zagłosowaliśmy pozytywnie. Bo fajnie jest mówić, że... Płacę parę dyszek za Game Passa i mam całą bibliotekę gier, tylko potem już nikogo nie interesuje, jak Microsoft to rozdziela pomiędzy te wszystkie gry, tych wszystkich deweloperów, których to gry tam lądują. Jeśli koszt Game Passa to 40 zł na miesiąc i macie tam dostęp do całej biblioteki gier, w tym również te, które lądują tam na premierę, to jak myślicie, ile z tej kasy ląduje utwórcy? w którego grę zagrywacie się po kilka godzin dziennie. Czy Microsoft płaci za spełnione cele, czy płaci z góry, nie wiadomo, za każdym razem jest to inaczej, ale pewne jest to, że jak widać, kupując grę, płacisz faktycznie portfelem. A posiadając tę wpychaną i chwaloną wszędzie zieloną usługę, ty nie masz kurwa żadnego portfela. I kiedyś to musisz zrozumieć. Więc wybaczcie, moi drodzy. Tak, Microsoft to zło. Tak jak i sony to zło. Ale prawda jest taka w tej sytuacji, że jeśli coś nie dowozi do firmy pieniędzy, to nikt nie będzie się wbawił w och, no nie, zamknijmy studio, ale pracowników rozprowadźmy po innych działach, bo no biedni będą pokrzywdzeni. Jak masz komórkę w danej strukturze, czy w organizmie, która nie dowozi, a wręcz szkodzi, to nie rozprowadzasz jej po całym organizmie, tylko po prostu ją nim zarazi resztę. Z ludzkiego punktu widzenia powtarzam, współczuję. No, stracić pracę to ohydne uczucie, ogromny problem, stres. Ale Game Dev to nie jest jakiś zakład pracy chronionej, gdzie jeśli nie wypełniasz celów KPI-ów i innych takich, to cię i tak pogłaszczą po głowie i przeniosą gdzie indziej. Wbrew temu, co niektórzy próbują wam wmówić, gamedev to dokładnie ta sama firma, ten sam rodzaj firmy jak każda inna. I można, słodki. Każdy inny korpo. Deweloperzy są winni, kiedy to management się i podejmuje złe decyzje. Nic nie są winni, macie rację, tak samo jak nic nie są winni pracownicy na linii produkcyjnej w firmach, których również management podejmuje złe decyzje i doprowadza te firmy do ruiny. I łatwo jest wskazywać palcem: o, wow, Microsoft, bogate, pozwalniali. Nie. Pośrednio moi drodzy, to my zwolniliśmy tych ludzi. Chcesz wspierać? Kup grę. Nie abonamencik. Kup grę. No chyba, że Zielony Obóz już kompletnie zapomniał, co to znaczy kupić grę. Pojebane. Ale jeśli to prawda, to Microsoft ma was w garści, bo nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Tak, taką filozofią Microsoft się, się kieruje, jeśli chodzi o swoją strategię na dystrybucję gier. I to działa, i to działa, no. Ludzie są w stanie poświęcić swoją Wolność i swobodę na rzecz bezpieczeństwa i wygody, tak naprawdę. Nie? że no, mam Game Passika, sobie tutaj to kupię. Chociaż też w tej sytuacji wiadomo jest, że nawet jeśli cały świat przejdzie na ten system takiej subskrypcji i posiadania Game Passa czy coś w tym stylu, no to to nie, nie będzie oznaczać, że nagle wszystkich deweloperów będą wywalać z roboty, bo, bo nie będzie sprzedaży growej, nie? Tylko będą ich rozliczać na innej zasadzie. Metryki, nie wiem, ściągnięć giereczki, czy tam nie wiem, czasu spędzonego w grze przez użytkowników albo coś w tym stylu, nie. Więc dalej to się będzie kręcić, ale fakt faktem, że to jest tak. Widać, że to działa. To o czym cały czas się mówi, jeśli chodzi o te AAA, o te tam jakieś kwadrupleje, ubisostowskie ścierwa jakieś. Kolejne blizardowskie wtopy, i tak dalej, i tak dalej. Że jakby ludzie głosowali rzeczywiście portfelem i kupowali to, co im się podoba, to, co chcą wspierać, to, co uważają za słuszne, i kompletnie obstrywali to, na co wydają pieniądze, a później narzekają, to też by to zupełnie inaczej wyglądało. Zupełnie, zupełnie inaczej. Bardziej niż jesteście w stanie się do tego przyznać. I nie posiadacie już tego portfela, który jest Waszym głosem. I te zwolnienia to już. Nie tylko wina Microsoftu. Na koniec znów zapytałem o ten temat akolitów. Wszyscy w sumie są zgodni. Twórcy Redfall powinni polecieć na web, na szyję i uważają, że to zupełnie normalne, że firma pozbywa się słabych ogniw, niezależnie jak duża by nie była. Tak twierdzą i Riegel, i Arcos, i Masasan, i Scafones. I tylko jeden, sakurzasty, gość pierdolnięty napisał mi esej na ten temat. Napisał dużo, ale napisał z ciekawej perspektywy właśnie tego złego, no ale nie będę czytał tutaj tego w całości, bo nie chcę wam audiobooka robić, bo bym przesadził też z długością tego i tak już długiego filmu i zostawiam wam tam dwie sekundki, żebyście mogli sobie zrobić pauzę i sami przeczytać. Jako osoba powiązana zawodowo z branżą gamingową, dla kontrastu wystąpię w roli Adwokata Diabła. Gaming, zarówno jak branża muzyczna czy filmowa, stanowi rozrywkę dla mas. W przeciwieństwie jednak do tych dwóch ostatnich charakteryzuje się on trzema znacznie, yy, znacznie większe zyski, znacznie większe koszta, znacznie większe ryzyko fiaska. Nigdy wcześniej branża gamingowa tak jak obecnie nie była biznesem, tylko nieznacznie odbiegającym w założeniach od hazardu. Klęska u rodzaju gier powoduje zaciekłą rywalizację już nie o każdą złotówkę w portfelu graczy, to jest walka o każdy grosz. Niestety gusta graczy bardzo trudno przewidzieć, dzięki czemu, które czysto w teorii nie mają szans na przebicie się, w... robią furorę. Chociażby Vampire Survivors, ale to są wyjątki... Tak rzadkie jak wygrana w lotto przypominał Hazard, a kluczem w większości przypadków to do dobrej sprzedaży obecnie jest ogromny, silny marketing i promocja. I mowa tutaj o kwotach, w które często przekraczają same budżety na produkcję gier. A te koszta trzeba przedstawić zarządowi oraz udziałowcom, bo tak większość wydawców to notowane na giełdach spółki, a biznes lubi gdy za cyframi na minusie stoją na przeciwwadze kolosalne cyferki dodatnie. I w tym momencie musimy spojrzeć na ujawniony mail Mati Butiego, szef Xbox Game Studios, do pracowników Bethesdy. Abstrahując od użytej tam formy, mamy podaną wprost politykę Microsoftu odnośnie gier, a jest to priorytetowe traktowanie tytułów o dużym wpływie i dalsze inwestowanie w największe blockbustery z portfolio. I to jest wprost... i, i, i to wprost implikuje... W... Politykę wydawniczą, Microsoft stawia na pewniaki ogromne produkcje, które będą sporo kosztować, ale mają docelowo przynieść na tyle duże zyski, że nakłady promocyjne poniesione na ich marketing zwrócą się wielokrotnie. No, czyli no, mają mnóstwo pieniędzy w zanadrzu i chcą te pieniądze jak najmniejszym ryzykiem pomnożyć. I nie ma tu nic wspólnego tak naprawdę z tym, że ma to być dobre, że ma to być game changerowe, że ma zawiesić poprzeczkę gdzieś jakoś wysoko. Nie, po prostu. Po prostu mamy wpierdolić x pieniędzy i razy, nie wiem, 1,5 razy 2 wyciągnąć i nie ma to znaczenia, co to będzie. To, co się sprzeda, to, to ma być sprzedane i pozdro. Zamkniętych ostatnich studiów, jako jedyne, które przynosiło zyski oraz ich produkcje były oceniane pozytywnie, można określić Tango Gameworks. I z ostatnia gra, Hi-Fi Rush, jest świetnie oceniana. Według ostatnich danych zagrało w nią 2 miliony graczy na świecie, jednak gracze. Nie równa się sprzedane kopie poza PC, była dostępna jeszcze na Xbox Series XS. Ale że to gra od premiery dostępna w Game Pass, załóżmy jedyne dostępne dane na temat sprzedaży, czyli Steam jako te świadczące o faktycznej samej sprzedaży. Według danych Steam gra sprzedała się w 726 tysiącach egzemplarzy przynosząc 16,7 miliona dolarów zysku. To jest bardzo ciekawe, że gierka się sprzedała w 726 tysięcy egzemplarzy, a w tym samym momencie miała zaledwie 6 tysięcy graczy online. Ale nie. Tak absurdalnie to brzmi, i to wszystko bez marketingu. Gra pojawiła się znikąd. Czy to jednak sukces sprzedażowo-finansowy? To już tylko sam Microsoft przypomnie jednak, że produkcja gier jest bardzo droga. Obecnie takie nakłady mogą wynosić już nawet ponad 1 milion dolarów. Milia, miliard dolarów. Indykatorem, który może nam wskazywać, że to jest jednak niezadowalająca sprzedaż, jest obecny Humble Bundle Choice na maj 2024. Może odkryje dla niektórych tajemnice branży, ale Choice jest często albo próbą marketingu dla gier średnio sobie radzących, bądź już zapomnianych, zastrzygnowych. Gracze odbudowanie fandomu albo próbą komercjalizacji niesprzedającego się produktu. Dla kontrastu warto jeszcze wspomnieć o poprzedniej produkcji studia Ghostwire Tokyo. Tą produkcję odpaliło 6 milionów graczy, 200% więcej niż hi fi Rush i to za dwukrotnie większą cenę. Hmm. Czyli nadal nie jest tak, no nieby na plus, ale niewystarczająco na plus. Bo no jakoś to musieli porównać do innych marek w swojej stajni i stwierdzić, że no fajnie, że zrobili plus, ale jednak niewystarczający plus. Jakby w metryce w porównaniu do innych produkcji, które może kosztowały mniej albo wykręciły więcej. Coś im się nie zgadzało i dlatego stwierdzili, że no w sumie pijemy tego waszego Hi-Fi Rasha. No fajna, urocza, fajnie, że się pokazaliście na kilku ceremoniach, ale biznes jest biznes. Do widzenia. Wszystkim akolitom serdeczne dzięki za odpowiedzi. Wam za to dziękuję za uwagę i również pytam was o zdanie w tej kwestii. A na ten moment to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Nie chcę tutaj brzmieć jak jakiś chłop, który foliowy Czepek założył na łeb czy coś takiego, ale wydaje mi się, że tędy droga nie. Jakby wolność, swoboda, odpowiedzialność za siebie, głosowanie portfelem i to swoim portfelem, swoją gotówką, a nie udawanie, że coś jest wasze, kiedy jasno podpisaliście kwit na to, że to nie jest wasze. I to będzie najlepsza, najlepsze jakby... Weryfikacja jakości, tylko problem jest taki, że no ludzie średnio się do tego nadają. <gry> Niestety.